No, cześć Wam, zaraz się zobaczymy za chwilkę w nowym odcinku. Jakie są potrzebne mi narzędzia do położenia kafelek, płytek, gresu? Fliziarz, płytkarz, kafelkarz. A tu jeszcze jedno takie coś Wam powiem. Taki fajny dowcip. A słyszeliście go? Może nie, no to Wam go powiem. Na budowie robotnik taszczy na plecach dwa worki cementu. Spotyka go szef i pyta: a nie lepiej byłoby na taczce? Może i lepiej, ale kółko trochę w plecy gniecie. To idź przesiewaj piasek. Grzegorz przesiewa piasek, bo się trzęsie po wczorajszym. A kuku, cześć Wam. Cześć Wam. Witajcie wszyscy. Dzisiaj pokażę Wam jedne kafelkarzowi, glazurnikowi, fliziarzowi do pracy. Kilku rzeczy mi brakuje, ale to będę musiał sobie stopniowo dokupywać. Pierwsze to jest, co jest potrzebne. No to podstawa, mieszadło, żeby zmieszać klej, tak? Jedno wiaderko na wodę, żeby przepłukiwać mieszadło, bo tak się nie obsadza potem klej na mieszadle. Drugie wiaderko na klej. Mam takie większe, bo no, ja dużo robię, prawie większe pół kibla robię, albo cały kibel kleju. Bo jak się rozpędzam, no to po prostu nie będę ciągle mieszał. To więcej różnica jest taka, wiader. No, następnym, co jest potrzebne, to jest na pewno przedłużacz potrzebny. I tu widzicie, to jest mój taki podstawowy zestaw do płytkowania, kafelkowania, żeby wszystko obsłużyć. Mianowicie jest ta poziomnica 40, krótka, do małych miejsc dostępnych, gdzie dużo nie wejdę. Poziomnica 120 i poziomnica 2 metry, żeby jak największą przestrzeń, powiedzmy, sprawdzać pionu poziomu i takich rzeczy. Drugie, kątownik do zaznaczenia sobie na płytkach albo sprawdzania kątów w ścianach. Tutaj jeszcze gdzieś mam większy, ale nie wiem, gdzie on jest. Chyba w garażu na dole, nie chcę się tam iść. Paca długa, paca krótka, taki pióro, nie wiem, grzebień mały, kielenka do nabierania kleju. Aha, wszystkie grzebienie są 1 cm. 1 cm, no kurde, nakładania kleju. No. Szpachelka. Nie wiem, szlifierka kątowa, diaks, kątówka, jak to tam woli nazwę, na to jest pełno nazw, albo może elektryczna kularka, no, jest na niej taka tarcza jedna, ona jest cieniutka, ona ma chyba grubość 1,5 mm do cięcia i no, do cięcia gresu, płytek miękkich, twardych. Trochę szczerbi, szczególnie gres szczerbi przy cięciu, czyli jest dokupiona taka tarcza, żeby lepiej ciąć płytki. Ona jest, nie wiem, kilka razy użyta. Tu jest taka tarcza, do podszlifowywania właśnie obszczerbień. Nawet daje radę, chociaż nie jest taka specjalna. Co? Młotek do podkucia gdzieś tam ściany albo podłogi, bo przeważnie gdzieś w rogach jest coś wywinięte za dużo. No, młotek jest przydatny. Metrówka podstawa, ołówek podstawa. Tu są takie otwornice. Jeszcze gdzieś jest jedna 50 na rury 50, to znaczy 60. No, to bardzo fajnie wycina otwory. Z firmy jest, ktoś się tam pytał. O, tu macie firmę, widać? No chyba widać. O, tu macie firmę Erbauer, 35 mm, nie wiem jak to wymawiać prawidłowo. Tutaj są takie po mojemu wiertła, które fajnie wywiercają otwory nad w gresie, żeby na przykład lustro powiesić, kinkier jakiś powiesić, wieszak na ręczniki. Tu są tak, jest 6, 8, 10 i 12, tylko nie mam wszystkich przy sobie. Oczywiście kamień szlifierski, żeby gdzieś
podszlifować otwory, na przykład jak leciutko gdzieś tam będzie źle przycięty, ale on się tylko nadaje do miękkich płytek, bo w gresie to można spiłować kamień, a nie płytkę. No oczywiście, jak tu widać, laser, żeby większe przestrzenie sobie zaznaczać. Młotek gumowy do... Czasami ręka boli, żeby gdzieś tam dobijać, no to młotkiem się lekko idzie tam gdzieś sobie podklupnąć, ułatwia sprawę. Nożyk zwykły, tapicerski czy tapeciarski, no po prostu nożyk standardowy, nożyk. Przydatny jest na przykład, żeby fugę sobie gdzieś wyszkrobać, a żeby sobie ołówka naoszczyć i czasami w zębie podłubać, żartuję. Następne co jest? Jeden klucz, drugi klucz. Dwa klucze podstawowe, żeby na przykład zaworki przykręcić, żeby kran przykręcić, baterie inaczej. No do tego. Do tego nici, żeby uszczelnić połączenia gwintowe, na przykład jak wkręcacie kran. Tu jest otwornica, mam jeszcze jedną mniejszą średnicę, chyba 35 też. To jest 60. Tym wiercę w cegle, w betonie. Otwory na puszki pod gniazdka elektryczne, przełączniki, żeby nie kłuć. Potem fajnie trochę kleju i wchodzi puszeczka tak jak ma. Fugownica, guma do fugowania, też podstawa, gąbka do czyszczenia, bądź gąbka jest na takiej też uchwycie, tam na dole widzieliście w poprzednim filmie, do silikonowania, taka bańka z takim psik-psik, jest tu trochę płynu wlane do naczyń, że jak się fuguje, fajnie popsikać i ściągać gumą. O, nie wziąłem gumy, ale dobra, to przy okazji. Tu mam taki ułatwiający sprawę dekielek zaślepiający rurę 110 i w nie sobie wysypuję kliniki, krzyżyki i łatwiej mi to przenosić niż z woreczka brać. To wiertarka oczywiście do wiercenia otworu właśnie pod lustra, pod jakieś tam rzeczy. Wkrętarka, na przykład jak sobie chcę coś przykręcić, no wkrętarka. Pistolet do silikonu. Oczywiście tu jest taki, ja mam taki standardowszy, no i co tu by było jeszcze, no maszyna, gilotyna inaczej do cięcia, ile ona ma tu, zaraz wam powiem ile ona tu ma, 60 wchodzą bez problemu, nie umiem trzymać kamery i tego, tu jest, tu, maszyna ma tu 75 cm, ale zobaczymy jeszcze do którego momentu ona dałaby radę uciąć. Że ona może jeszcze coś. Największa płytka do tej maszyny wejdzie 75 cm bez problemu, żeby ją szło uciąć. To tak więc, o, meter się przydał. Ja sobie oczywiście dla siebie w następnym miesiącu zakupię identyczną maszynę. Ona tu jest, tu ma łożyska. Chodzi bardzo sprytnie, delikatnie. Firmy, macie firmę maszyny. No i co? To by było na tyle, nie? To są takie narzędzia właśnie potrzebne. I tu jeszcze właśnie brakuje tej gumy takiej do silikonowania tych kątów. Tu jest jeszcze dodatkowo, nie licząc krzyżyków, to jeszcze mamy tak. To są te klipsy. Tak wyglądają te klipsy. O, tak to wygląda te klips. I tu są te kliny. I tu się wkłada to pod kafelkę i jak to się zaciąga, to tak to wygląda mniej więcej. Między klinem a dołem niebieskiego klipsa jest płytka, kafelka. Zostało mi już parę sztuk, to wiem, dzisiaj nie mam się za bardzo gdzie rozpędzać. No i to tylko tyle chciałem wam pokazać. Przedłużacz są rozwinięte. No tu właśnie jeszcze tylko otwornic. Brakuje kilku rozmiarów, no tylko tyle. Jak coś zapomniałem, to w następnym jakimś filmie jeszcze wspomnę o tym. No to dzięki, cześć wam.
Do następnego razu. Takie fajne te dwie stówy. Trzeba było się namęczyć, trochę zrobić. To nie takie proste, mieć te dwie stówy, a które za chwilkę i tak pójdą. Fu, były, nie ma, nie ma. Za ten hajs, hajs, hajs. Częsę się, częsę się. To idź przesiewaj piasek. Grzegorz przesiewa piasek, bo się trzęsie po wczorajszym. A kuku, cześć wam.